Dzień dobry Państwu, Anna Nartowska, studio Polskiej Agencji Prasowej, a jest ze mną gość, pan Adam Bielon, Bielan, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, Partia Republikańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybory we Włoszech wygrała centroprawicowy Centro blok na czele z Giorgią Meloni. Co to oznacza dla Włoszech, ale co to oznacza także dla Polski? Dla Włoch to oznacza pierwszy demokratycznie wybrany... No, Poprzednie rządy też były wybrane z, zgodnie z wszystkimi procedurami, ale wybrane w wyborach rząd od kilkunastu lat, jeżeli dobrze pamiętam, od 2011 roku, kiedy ustąpił Berlusconi. Poprzednie rządy to były rządy techniczne, rządy, które powstawały w wyniku jakichś takich dziwnych koalicji, a ten rząd po raz pierwszy od, od wielu lat będzie mieć bardzo silny mandat demokratyczny, w wyborach uzyskany. No to oznacza kolosalne zmiany wewnątrz Unii Europejskiej. Kolosalne. To, Włochy to nie jest jeden z 27 krajów. To jest kraj, który jest trzecim co do wielkości po wyjściu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. To jest trzecia co do wielkości gospodarka. To jest kraj z bardzo rozbudowanym sektorem bankowym, na przykład, co powodowało wiele problemów w przyszłości, bo ten sektor też jest mocno zadłużony. To jest wreszcie kraj, który należy do sześciu państw założycieli, poprzedniczki Unii Europejskiej. Więc tego kraju nie można posadzić na oślej ławce, tak jak próbowano posadzić Węgry czy, czy Polskę. Dlatego dobra współpraca pomiędzy Warszawą i Rzymem może zwiastować pewne zmiany wewnątrz Unii Europejskiej. Nie ukrywamy, że na to jako Zjednoczona Prawica mocno liczymy. Tych zmian obawia się Bruksela? No, pytanie, jak zdefiniować Brukselę, jeżeli za Brukselę przyjmiemy Panią Ursulę von der Leyen, no to, to jest oczywiste, że ona się tego obawia, bo popełniła mocne FOPA, żeby nie powiedzieć mocniej w bodaj w czwartek czy w środę, w w końcówce kampanii wyborczej, próbując ingerować w proces wyborczy, ogłaszając ze Stanów Zjednoczonych, że jeżeli rząd, nowy rząd będzie szedł w złym kierunku, to może być ukarany sankcjami. To była wypowiedź po pierwsze skandaliczna. Dodajmy no niezwykle... sankcjami, takimi narzędziami, takimi jak tych, których użyto wobec Polski i wobec Węgier. To, to była wypowiedź setup. bardzo zła, ale też bardzo głupia, bo pani von der Leyen po prostu się odsłoniła. No, no, trudno mu atakować nowy rząd włoski, który jeszcze nie powstał, a ta wypowiedź miała miejsce jeszcze przed wyborami, za nieprzeszkanie na przykład praworządności. Więc ta wypowiedź w oczywisty sposób była nawiązaniem do tego, że może się ukształtować większość konserwatywna, której, której pani von der Leyen nie kibicuje, i już jeszcze przed demokratycznymi wyborami ona grozi sankcjami. Więc, no, oczywisty dowód na to, że bardzo często nie tylko von der Leyen, ale bardzo wielu innych polityków w Brukseli nie kieruje się żadnymi przepisami prawa, tylko i wyłącznie czystą polityką. I tak naprawdę bardzo wielu polityków w Brukseli łamie praworządność, łamie traktaty europejskie. Żaden traktat europejski nie pozwala Komisji Europejskiej kwestionować w wyniku demokratycznych wyborów. Pamiętajmy również, że pani von der Leyen jest politykiem, ale nie jest politykiem, który ma demokratyczny mandat. Ona nie została wybrana w żadnych wyborach powszechnych w Unii Europejskiej na szefa Komisji, bo procedura, jak wiemy, jest taka, że to rządy wskazują swoich kandydatów, więc nie ma żadnego mandatu demokratycznego, a taki mandat, potężny mandat ma Georgia Meloni, która uzyskała no, olbrzymią przewagę w zarówno w Izbie Niższej, jak i w Senacie. Więc no, widać wyraźnie, że, 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 że e, pani von der Leyen źle zaczęła relacje z nowym rządem włoskim i będzie musiała teraz się bardzo mocno postarać żeby te relacje poprawić. Fratelli d'Italia, Giorgi Meloni na czele tego bloku, bloku centroprawicowego, ale poza, poza braćmi Włochami, Matteo Salvini i jego liga, Silvio Berlusconi, Forza Italia. Co oznacza wygrana tego bloku dla sprawy Ukrainy? Dlatego, że o ile sama Giorgia, Giorgia Meloni kiedyś popierała referendum sankcyjne wobec Krymu, teraz deklaruje się jako zdecydowana przeciw. Rosji, w, jeśli chodzi o agresję na Ukrainę. O tyle Sylwio Berlusconi i ostatnia jego wypowiedź dotycząca tego, że, że w zasadzie Władimir Putin chciał tylko podmienić władzę w Kijowie na porządnych ludzi, ale także Mateo Salvini i jego liga, którzy raczej opowiadają się przeciwko ostrym sankcjom. George Meloni to jest w tej chwili najbardziej proatlantycki, proamerykański polityk we Włoszech. Na całkowicie drugim końcu jest Berlusconi, który jest Oczywistym agentem wpływu Władimira Putina, wielokrotnie odnosi się do swojej przyjaźni z Putinem. W 2015 roku po aneksji Krymu był na Krymie po to, żeby uwiarygodnić politykę Putina. Kilkadziesiąt godzin temu usprawiedliwał barbarzyńskie akty rosyjskich żołnierzy, mówiąc, że Putin został do tej, do tej wojny zmuszony. No, ja liczę na to, że Donald Tusk i jego koledzy z Platformy Obywatelskiej w końcu zdyscyplinują swojego przyjaciela z Europejskiej Partii Ludowej, bo Berlusko nie jest liderem Europejskiej Partii Ludowej, partii Donalda Tuska, której Tusk przewodził przez wiele lat we Włoszech. George Meloni ma związane ręce, nie ma bez Berlusconi niego większości, ale to, co jest dobre w wyniku tych wyborów, to to, że jeżeli wyniki się potwierdzą, bracia Włosi mają ponad 26%, natomiast... Salvini ma 8,9, o ile dobrze pamiętam, a Berlusconi 8,1. Więc bracia Włosi i Meloni ma samodzielnie znacznie większe poparcie niż łącznie Salvini i, i, i Berlusconi. Więc ta opcja prorosyjska, która była obecna w poprzednim rządzie, bo przecież Mario Draghi, który z punktu widzenia relacji rosyjsko-ukraińskich prowadził bardzo rozsądną, dobrą politykę, on był wspierany zarówno przez Salvini'ego, jak i przez Berlusconiego. Um, więc ja bym się tym aż tak nie przejmował. Poprzedni rząd prowadził. Politykę mocno asertywną wobec Rosji, a był wspierany dokładnie przez Salvini'ego, przez Berlusconi'ego. Nie widzę powodu, żeby Georgia Meloni miała ten kurs zmienić, ze względu na to, że oni będą ją y, tym razem wspierać. Niektórzy mówią, że Georgia Meloni to Jarosław Kaczyński w spódnicy. Zgadza się pan z tym? <laughs> to już trzeba pytać profesora Kaczyńskiego y, y, o jego relacje z, z panią Meloni, czy czy, czy to porównanie mu się podoba? Na pewno jest to polityk z taką bardzo dużą werwą, z temperamentem, jak wielu Włochów i z mocnym charakterem. Miałem okazję wielokrotnie rozmawiać z panią Meloni, poznać ją i, no i to widać, że, że to nie będzie premier, który pojedzie do, Bruk do Brukseli i spuści po sobie uszy, tylko... No, pani von der Leyen będzie musiała y, mocno się napracować, żeby te relacje nadwątlone e, próbą ingerencji w proces wyborczy, e, e, moim zdaniem, było to złamanie e, e, traktatów e, e, europejskich, to co zrobiła von der Leyen, e, żeby to nadrobić. Zatrzymajmy się na chwilę przy Jarosławie Kaczyńskim, który powiedział w Nysie takie słowa. Ponieważ mamy zatwierdzony plan odbudowy, to powinni nam zapłacić. Być może wytoczymy im też procesy o te pieniądze. Tak powiedział o środkach z Krajowego Planu Odbudowy w Nysie prezes Jarosław Kaczyński. Komu Polska taki proces z OKPO formalnie mogłaby wytoczyć? Komisji Europejskiej. Komisji Europejskiej, bo to jest ewidentne złamanie traktatów i złamanie... Rozporządzeń o Europejskim Funduszu Odbudowy. Natomiast problem polega na tym, że arbitrem są politycy z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej również w oczywisty sposób zasiadają sędziowie, którzy są upolitycznieni i podejmują bardzo często decyzje, które są zgodne z interesem politycznym, powiedzmy, takiej opcji lewicowo-liberalnej. Więc. Hmm, czy jesteśmy w kropce? To postępowanie możemy wytoczyć, natomiast nie byłbym optymistą, jeśli chodzi o końcowe rozwiązanie. Być może należy to zrobić z powodów dyplomatycznych, politycznych, ale dużo większe znaczenie ma zmiana w, w, rządu we Włoszech. Dlatego że o ile można było próbować marginalizować Węgry, nawet Polskę, które są znacznie większym krajem, no ale jest takie poczucie wciąż w Brukseli. E, że to są nowe kraje, które muszą się gdzieś tam jeszcze nauczyć. My że jesteśmy w Unii Europejskiej już 18 lat i często traktuję, te nowe kraje z Europy Środkowo-Wschodniej są traktowane mocno protekcjonalnie, o tyle nie ma możliwości, żeby w ten sposób próbować autować mówiąc potocznie Włochy, więc no tutaj dobra współpraca między premierem Morawieckim a panią Meloni, a przecież ci państwo się dość dobrze znają z licznych spotkań, konferencji partyjnych europejskich konserwatystów i reformatorów, czyli frakcji, w której wspólnie zasiadana, a w której partii przewodniczy pani Meloni, bo pani Meloni... Jest szefem Braci Włochów, ale jednocześnie jest szefem Partii Europejskiej Konserwatyści i Reformatorzy. Takim odpowiednikiem, można powiedzieć, Tuska, który był szefem Europejskiej Partii Ludowej przez wiele lat. Więc ta współpraca, Morawiecki-Meloni, może zmienić układ sił w Brukseli. Jarosław Kaczyński mówi, że te pieniądze trafią prędzej czy później, ale wszystko wskazuje na to, że później pozostaje pytanie: kiedy? Ja sądzę, że to powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku. Oczywiście mogę się mylić, to jest wróżenie trochę z fusów. Jest taka opcja bardzo radykalna w Brukseli. Przede wszystkim to są politycy naszej opozycji, którzy wzywają swoich kolegów do tego, żeby nas zagłodzić finansowo i przetrzymać do wyborów parlamentarnych. To jest, można powiedzieć, po kolejnych siedmiu, chyba, czy ośmiu porażkach ich ostatnia deska ratunku, czyli pomoc z Brukseli. Widzieliśmy polityka wiosny, który zadawał. Tą panią z, z takiej mocno prorosyjskiej rodziny, jak wiemy, to już internauci zrobili research, która zadawała w Stanach Zjednoczonych to pytanie, po którym von der Leyen mówiła, że żadnych pieniędzy do Polski przekazywać nie zamierza. No to było pytanie, właśnie polityka polskiej opozycji. Ona kandydowała, zdaje się, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Takich ludzi Platforma Obywatelska Donald Tusk i jego koledzy wystawiali do Parlamentu Europejskiego. Tacy ludzie w Parlamencie Europejskim głosują. Kilkanaście razy za rezolucjami wzywającymi Komisję Europejską do tego, żeby nie przekazała do nas środków finansowych. Ale ja sądzę, że jednak ponad czekanie ponad rok, bo wybory będziemy mieć w październiku, pewnie w listopadzie, nowy rząd być może dopiero w grudniu, z punktu widzenia Komisji Europejskiej jest niezwykle ryzykowne, bo to będzie oznaczało olbrzymie perturbacje dla całego programu odbudowy w Unii Europejskiej. Nie da się tego programu. Przeprowadzić, omijając Polska, Już na pewno nie da się przeprowadzić tego programu i mówić o jego sukcesie, pomijając Polskę, Węgry i Włochy. Polska powinna zawiesić składkę członkowską? <laughs> tak daleko bym w tej chwili nie szedł. Ja liczę na jakiś zdrowy rozsądek i opamiętanie, szczególnie po tym wyniku wyborów, dlatego że jeszcze jeden aspekt bardzo ważny z wczorajszego głosowania. No, Bruksela przyjęła wobec Włochów tę politykę. Politykę, do której namawiają politycy opozycji, jeśli chodzi o relacje z Warszawą, i ta polityka, tak jak samo jak w przypadku Węgier kilkanaście, kilka miesięcy temu, zakończyła się kompletnym fiaskiem. Włosi okazali się, tak jak Węgrzy, i mam nadzieję, również Polacy jesienią przyszłego roku bardzo przekorni, i tego rodzaju naciski przyniosły odwrotny od zamierzonego efekt. Mam nadzieję, że, że w końcu. Ci politycy w Brukseli wyciągną z tego wnioski przestaną używać instytucji europejskich, które powinny służyć całej Unii Europejskiej do wpływania na demokratyczne wyniki wyborów i do wpływania na to, kto będzie rządzić w jakim kraju. Ale z tego, co Pan mówi, wynika, że nie możemy iść na ustępstwa dalsze, ale jedyne, co możemy zrobić, to czekać. Panie, pytanie, co to znaczy ustępstwa? Jestem za tym, żeby kontynuować dialog. Zresztą ten dialog na poziomie technicznym, czy na poziomie ministrów odpowiadających za relacje z Unią Europejską, za fundusze europejskie cały czas się toczy. Minister Puda był w zeszłym tygodniu, przeżył w Brukseli, miał szereg ciekawych rozmów. Jego urzędnicy cały czas są w kontakcie z urzędnikami Komisji Europejskiej. Ten dialog należy podtrzymywać. My w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni od momentu podpisania umowy o KPO, kiedy pani von der Leyen była w Warszawie, wykonaliśmy też dużą pracę, taką biurokratyczną, która jest wymagana, żeby środki otrzymać. Dzięki czemu jesteśmy w momencie, w którym wystarczy tylko wcisnąć przycisk i te środki do Polski popłyną, a to już jest decyzja o wciśnięciu tego przycisku, to już jest decyzja czysto polityczna i mam nadzieję, że... Pani von der Leyen w końcu do takiej decyzji dojrzeje. Pani von der Leyen powiedziała, że polski rząd nie chce zmienić prawa w taki sposób, jaki jest zapisany w kontrakcie z Unią Europejską. Jaki ten kontrakt w zasadzie jest? Bo obie strony mówią o dużym protokole rozbieżności, co do tego... Wystarczy spojrzeć na co się w kamienie milowe dotyczące tzw. wymiaru sprawiedliwości i zobaczyć, że one są spełnione bądź w ustawie, która została przyjęta, likwidującej... Na Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, bądź w innych ustawach, które już tak naprawdę w Polsce obowiązywały od wielu lat i się my się tego argumentu używamy. Zresztą powiem Pani, że urzędnicy w Komisji Europejskiej mówią nam nieoficjalnie tak. My zdajemy sobie sprawę, że tutaj wszystkie warunki w zasadzie już spełniliście, ale musimy mieć zielone światło z góry do decyzji politycznej, i tego zielonego światła wciąż do nie było. Mam nadzieję, że to, co się wydarzyło we Włoszech, wpłynie na zmianę polityki Brukseli, bo Bruksela, tego rodzaju polityka doprowadziła już do tego, że trzeci co do wielkości kraj z Unii wyszedł, czyli Wielka Brytania. Jeżeli ta polityka będzie kontynuowana, jeżeli Bruksela będzie walczyć najpierw z konserwatywnym rządem na Węgrzech, później z konserwatywnym rządem w Polsce, teraz będzie walczyć z konserwatywnym rządem we Włoszech, to, to, to jest polityka absolutnie samobójcza. To jest polityka, która musi się zakończyć gigantycznymi problemami Unii Europejskiej, a być może nawet w przyszłości, w stanie scenariuszu, jej rozpadem, więc mam nadzieję, że tutaj przyjdzie pewne opamiętanie. Jako członek Zjednoczonej Prawicy nie ma pan poczucia, że Solidarna Polska, Zbigniew Ziobro mieli rację, jeśli chodzi o relacje z Komisją Europejską? No ale pytanie, co koledzy Solidarnej Polski innego proponowali, no, ja jestem przeciwnikiem wyjścia z wyjścia Polski z Unii Europejskiej, jeżeli ktoś w ramach Zjednoczonej Prawicy jest jest zwolennikiem tak zwanego polekcji to powinien powiedzieć otwarcie, natomiast no sprzeciwiali się zasadzie warunkowości i mówili o tym, że e, takie ustępstwa mogą tylko, że się zasada warunkowości, ten, zasada warunkowości e, ten mechanizm warunkowości nie obejmuje Polski Wręcz nawet decyzje, które podjęto wobec Węgier, wykazujące pewnego rodzaju poziom korupcji na Węgrzech, nam mogą pomóc, dlatego że wszystkie instytucje zajmujące się badaniem sposobu wydatkowania środków europejskich, przede wszystkim OLAW, czyli taka organizacja, można powiedzieć na warunki polskie, łącząca kompetencje NIKU, Najwyższej Izby Kontroli oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ale również Europejski Trybunał Obrachunkowy, który regularnie bada sposób wydawania środków europejskich. Wszystkie te instytucje pokazują Polskę jako niemalże prymusa, jako kraj należący do czołówki krajów, państw Unii Europejskiej, nie tylko pod względem jeśli chodzi o statystyki wydawania środków, tak zwanej absorpcji, jak to się mówi, żargonem brukselskim, ale również sposobu wydawania tych pieniędzy. Więc ten mechanizm warunkowości zastosowany wobec Węgier procedurę rozpoczęto i ta procedura się nie zakończyła, nie będzie miała zastosowania wobec naszego kraju. Jeśli chodzi o KPO, to są decyzje polityczne i to jest zawsze kwestia pewnego kompromisu i, i decyzji politycznej, czy ze względu na to, że dzisiaj w Brukseli wciąż dominują politycy opcji lewicowo-liberalnej, Polska miałaby się wycofać z Unii. Pamiętajmy również, że to nie jest decyzja nas, czyli Zjednoczonej Prawicy, czy nawet naszych parlamentarzystów, taka decyzja musiałaby być poprzedzona referendum. Jestem przekonany, że większość Polaków zagłosowałaby przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej, więc bardzo często w polityce trzeba iść na kompromisy, takie, które nie do końca nam się podobają. Natomiast ja jestem za tym, żeby starać się jak najskuteczniej zabiegać o nasze narodowe interesy. To będzie oznaczało, że czasem przegrywamy rozmaite bitwy w Brukseli, ale wracając do początku naszego, naszej rozmowy, naszego wywiadu zyskujemy w tych bitwach bardzo ważnego sojusznika od, od dzisiaj panie pośle właśnie kiedy mówi pan o przełomie we Włoszech i tym co się wydarzyło się chodzi o zmianę rządu zapytam o to czy ta siła która powstanie także polska która zyskuje sojusznika będzie się mogła przeciwstawić takim pomysłom jak na przykład kwestia federalizacji bo takie głosy się pojawiają choćby ze strony Olafa faszolca który mówi o tym że no. unia powinna się rozszerzać ale być może kosztem rezygnacji z idei, z zasady jednomyślności. Tak, kanclerz Scholz, można powiedzieć, włożył karty na stół w swoim wystąpieniu na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wyraźnie powiedział, w jakim kierunku chciałby, żeby Unia zmierzała. Chce odejść od zasady jednomyślności, również w polityce zagranicznej, co by oznaczało, biorąc pod uwagę czynniki demograficzne, wielkość gospodarki niemieckiej, że de facto polityka, wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej byłaby kształtowana w Berlinie, no co biorąc pod uwagę cały pasmo błędów, mówiąc delikatnie, niemieckich w ostatnich latach, no przecież Niemcy doprowadziły do wojny na Ukrainie, Niemcy budując gazociąg północny pierwszą nitkę i drugą nitkę, dały wolną rękę Putinowi do ataków w 2014 teraz w lutym 2022. Gdyby, trzeba to przypominać, gdyby nie decyzja Schroedera, Merkel i kontynuowana również przez Szolca, jeśli chodzi o drugą nitkę gazociągu północnego, Putin nie napadłby kraju, przez który szłaby zdecydowana większość tranzytu gazu do Europy Zachodniej. Putin, napadając na Ukrainę, w 2014 roku się nie przeliczył, liczył na to, że gazociąg północny pozwoli mu dalej handlować z Niemcami, z innymi krajami Europy Zachodniej. I dopiero w 2022 roku pod wpływem europejskiej opinii publicznej Niemcy Zdecydowały o nieotwieraniu gazociągu północnego drugiej nitki, ale przecież Niemcy do dzisiaj chciałyby eksploatować gazociąg północny Nord Stream 1, pierwszą nitkę tego gazociągu, i to Putin zakręcił im kurek, starając się zmusić do, do zmiany polityki. Więc decyzje, przyszłych, przyszłe decyzje państw członkowskich co do zmiany traktatu. Będą ważyć na przyszłości Unii Europejskiej, na dekady. W tej sprawie, co bardzo ważne i co należy przypominać naszym widzom, słuchaczom, czytelnikom, obowiązuje zasada jednonośności czyli każdy kraj w Unii Europejskiej będzie musiał się podpisać pod nowym traktatem. Będą musieli to zrobić Węgrzy, Będą musieli to zrobić Włosi, Będą musieli to zrobić Polacy. Ja dzisiaj nie widzę szans na zmiany w Unii Europejskiej w takim kierunku, jakim chciałaby, chciałby to Scholz. Już nie mówiąc o tym, że jego osobisty autorytet. Legł w gruzach po tym, jak w ciągu ostatnich miesięcy prowadził de facto bardzo prorosyjską politykę względem wojny na Ukrainie. Moim i Państwa gościem był Pan Adam Bielan, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, Partia Republikańska. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o godzinie 10.